Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Secret Agent Clank. Zaczynamy w menu, ponieważ właśnie się zaraz się rozpocznie minigierka i po prostu no chciałem, żeby było ładnie, wszystko pięknie. I no co, no dół, góra, więc to jest taka jakby cutscenka, więc teraz się na chwilę zamknę po prostu. Bo kontynuujemy tam praktycznie, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku i nie jest to nagrywane zaraz po tamtym. Jest to jakieś 2 tygodnie po. Let's start this game. The number of primes in our name serializations is odd. So, we pass to the left. Dobra, więc no jak widzicie, znowu rytmiczna minigierka. Nie powiem, że mi się to podoba w jakikolwiek sposób. No ale postaramy się coś zrobić tutaj. Swoją drogą tak przed... Nie wiem czemu, ale przed tym odcinkiem sobie obejrzałem mój pierwszy odcinek z Sonica i po prostu jak mnie wzięło. To było okropne. Jakość tamtego let's playa była okropna. Raczej tam w sumie też sobie obejrzałem jeden odcinek i no, tam nie była lepsza, biorąc pod uwagę, że Ratchet u mnie na kanale się pojawił wcześniej niż Sonic, taka ciekawostka dla tych, co nie wiedzą. Ratchet był, że tak powiem, wcześniej niż Sonic, więc no ciekawe. Więc jakoś sobie daję radę tutaj. Mam jeszcze nie dostałem web. Jeszcze nie dostałem web, więc. Jest okej. Okay. Kto wymyślił te minigierki? Po prostu. Gościa nienawidzę. No, czasem jestem za szybko, czasem jestem za wolno. Ale w większości jestem za szybko, więc jestem too fast. Kurde. Jakbym użył kontroli chaosu, to byłoby znacznie łatwiej. Ej, jestem ciekaw, czy mi się uda bez ani jednego obrażenia przejść. O. To jest najlepsza część. Zmarsz to fajnych rzeczy dowiedzieć o uniwersum tej Clanka. Dobra, pyk. I tarnda polega na tym, że za każdym razem, kiedy na przykład my odpowiemy dobrze, to wszyscy są rażeni prądem. Wszyscy inni. O. No, nie udało mi się. Nienawidzę. Ale się udało przynajmniej. Nie wiem, jakim cudem się udało. Demet. Nie wiem, czy zabiera tak swoją drogą. Uff. Zero. The Kuiper belt is composed entirely of asteroids. Correct. Something's wrong. Agent Clank should be winning, but something is still setting off those traps. Get underneath the table without anyone seeing. Żeby coś ruchało pułapki. To w sumie mogliśmy by to kompletnie olać. Oh shit. Więc sekcje gadżetbotów tutaj są takimi jakby checkpointami dla nas. Chodzi o to, żeby powstrzymać ich, żeby A, nie rozwalały Clanka i B, żeby nie dawały kart przeciwnikom, co też zabija Clanka, więc głównym celem jest nie zabicie Clanka. Nope. O właśnie, tych ludzi musimy powstrzymać, tych gości powinniśmy powstrzymać, bo oni cheatują. Dobra. Fajnie by było, gdyby tutaj był multiplayer do tych minigierek Ratcheta. Clanka.
wiecie, czterech gości sobie... To tak trochę jak z czterech za jednego, z tym Mikankiem, że... Po prostu nagle dostajecie... możliwość grania w czterech graczy na raz. Takie minigierki byłyby fajne. A nie, że kompletnie. Bo z tego co pamiętam, bo kiedyś z... no wiecie, wchodziłem w... jak to nazwę, kod źródłowy, to znaczy nie mam kodu źródłowego, ale mniej więcej w planszę wchodziłem. Secret Agent Clanka. I jest tam wzmianka o multiplayerze. Więc był planowany, ale został wycięty kompletnie. No była nie jedna wzmianka o multiplayerze i są dwie możliwości. A, jest to pozostałość po Size Matters, co jest najbardziej prawdopodobne. Lub B, że po prostu multiplayer został wzięty z tej gry. Więc jak mówiłem, to jest checkpoint tej minigierki. Za każdym razem, kiedy już umrzemy i swoją drogą też, kiedy skończymy tą minigierkę, to Clank już będzie miał pełne zdrowie znowu. Z jakiegoś powodu. No i będziemy mogli kontynuować dalej, od tego punktu właśnie. I to jest bardzo fajnie. Ale tylko jak byłem, jak po raz pierwszy grałem w tą grę, to jeszcze nie ogarniałem tego, co tu się dzieje, więc... Wtedy najbardziej lamiłem, ale teraz to... Jak mniej więcej łatwo to przychodzi. Najgorszy jest ten pierwszy raz, zapamiętajcie sobie. Nie we wszystkim, ale w większości... Najgorszy jestem właśnie pierwszy raz. Bo zwykle lamicie, jeśli chodzi o gry. No chyba, że graliście już w milion poprzednich części i ta kolejna część niczym się nie różni od starej, to wtedy to tak. To wtedy, o kurde, wszystko łatwo przychodzi. Oh no. Dlaczego najpierw zrzucałem mi hełm na łeb? Też bym chyba mnie bardziej bolał łeb, niż gdyby mi taka bomba, która nic by i tak mi nie zrobiła, bolało. Tak na dobrą sprawę. Tak z logicznego punktu widzenia, to chyba bardziej metalowy hełm, jakby mi spadł na łeb, to by mnie bolało, niż taka bomba, która i tak nic mi nie zrobi. No i teraz pozbyliśmy się przeciwników. Musimy chyba tych dwóch rozwalić kompletnie. Nie pamiętam, czy to byli wszyscy, czy tylko... A nie. No dobra, pomyliło mi się z inną grą. To nie tu. Okej. Yay! Kolejna runda pyta. What the fuck? Gadgetron vendors can fit inside a phone booth, assuming that they're compressed into cubes and the phone booth stands on the surface of the sun. Five. Oh no. This is gonna happen. Done. The answer is 4.9 toasters. Nienawidzę gościa, który to wymyślił. Nienawidzę. Już nawet wolałem te minigierki z Ratcheta 1. One dużo były lepsze. Co? Pytanie z dupy kompletnie. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Teraz się ma. Ale było niebezpiecznie. Ale jeśli ktoś jest dobry w te minigierki, to na serio... Ej. Na serio powinien... Tutaj zdobędzie bardzo dużo expa. Może tak to ujmę. Gdzie ty jesteś? Tutaj? Co? Tutaj jesteś? Ja go muszę ulecić. O, tu jest, okej.
Ale to jest po prostu zbyt OP, że gadżetboty się mogą tak same z siebie. No, jak to się mówi? Same z siebie się naprawić. O. Roboty się nie leczą, tylko naprawiają. No, w każdej chwili się mogę uleczyć w nieskończonym razie. Znaczy, technicznie rzecz biorąc, Clank też powinien być coś takiego. Tylko po prostu to jest dopiero po wyprocentowaniu gry praktycznie. Swoją drogą dowiedziałem się, że jest trzy te karty, które widzieliście w tych poziomie na dachu. Znaczy, jest tylko jedna czerwona, ale są trzy takie po prostu karty, więc możliwe, że wam pokażę lokalizację ich wszystkich, ale nie jestem pewien, bo w takim wypadku musiałbym się cofnąć. No nie, no pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Ale to na pewno nie będzie w tym odcinku. Tu jest. O, ty chamisz. Zaraz Clank umrze. To nie będzie fajne. Ajajaj. Oh no. Oh no. Dobra. O, wygraliśmy. Looks like I will have that crate and mosey along. I'm afraid the prize you crave is no longer here. Well, is that not a kick in the pants? It has been taken to Vin Antonio, where it will be reunited with its rightful owner. You should not lose what you do not have. Correction. You cannot lose what you do not have. Perhaps you'd like to stay, and we can continue to exchange quips. Maybe another time. I believe my hand here has already been played. Ta pani, za tą panią powinienem dawać znacznik, że odcinek 18+. This city is home to a mutant race of amoeboid creatures. They appear to be the only things that can survive in the acid-filled canals. Our reconnaissance has shown that there may be a secret lab hidden beneath the opera house that was once the crown jewel of the city. Speaking of jewels, the eye may be inside the lab. Check there first and find out. Oh, and be careful around the acid. I don't want that pretty face to get scarred. No i gitarra. Dobra. Coś tu mamy nowego? Nic dla Clanka. A nie, mamy coś. To Clank Food? Nie. Hipnozegarek jest do dupy. Parasol Gromu jest fajny. Holocaustet. Holocaustet jest chyba tu najlepszy, ale to tylko on do ochrony jest potrzebny, do niczego innego nie. Ja go praktycznie nie używałem. Do you have any reconnaissance on this door? The locking mechanisms for this door are the latest in high-tech security. Unfortunately, as much as we tried, we were unable to infiltrate its complex system of interconnected switches and auxiliary dead latches. I will see what I can do with it. Clank out. Już na serio nie dało się bez tej kasynki. Chociaż pewnie to był, wiecie, jakiś... Jakaś wymówka, żeby po prostu... Nie no, otwierają się normalnie. No to nie, to na serio już nie wiem. Może żeby dodać takiego... A coś tu... A nie no, to zawrotną muszkę. O. Tada! Trzecia zawrotna muszka. I to ona jeszcze nie jest w tym swoim największym stadium. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Nie będę jakoś się z tymi laserami chrzanił. O. Te czerwone wybuchają, tak. Tak od razu powiem, żeby nie było.
Dobra. I... jak to się nazywa? Guździkowe pęta. Znaczy, z nimi jest najlepiej pokonywać tych, te szlamy, ponieważ one nawet te największe zjadają po prostu. I nie rozwalają je na części, więc dzięki nim się bardzo łatwo niszczy ich. No, jak widzicie. Gitarra. O, dał się, kurwa. No, ten nam rozwalił, ojej. Ten nam rozwalił przejście. Musi tu przejść. O ty. A was się da złapać w to? Chyba nie, bo jesteście powietrznymi wrogami. A to chyba. Zawsze mogę tak od ciebie zrobić. Ale to nie zda niczego, jeżeli będę to z... jeżeli będą cały czas powstawać te roboty. To trochę się mija z celem. I to jest poziom, w którym dostaniemy naszą czwartą broń. W ogóle teraz zauważyłem, że to jest... że jeszcze nie kupiłem żadnej broni dla Clanka. Tylko mam wszystkie te z trybu... że tak powiem, trybu fabularnego. Zresztą nie ma żadnego innego. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Tylko mam nadzieję, że to nagranie się nie schrzani, bo w takim razie będę musiał połowę gry przechodzić i to będzie do bani. Kolejne rymy. Tyk. Ja się boję. No i gitarra. Nice. Tu się pojawia fajna rzecz. Mogę równie dobrze sobie ich porozwalać po cichutku. A czy ja to chcę zrobić? To jest dobre pytanie. Ten wieczór. Ale co, porozwalajmy ich sobie po cichutku. Nie wyszło. No, nie to. Wiecie co, porozmawiajmy ich sobie po cichu. Nie wyszło. Nice. Pozwoliło. Nie chcemy wejść w to. Tyk. No i mamy kolejną broń. A jest to palnik walizkowy. Sporen numer 24, wojskowy jakiś sam, coś robi. No i możemy dzięki temu podpalać przeciwników. Jej! I przez to też możemy, że tak powiem, przepiłowywać się przez różne tu rzeczy. No. Jak na przykład jest siłka tytanowa. Chłe, chłe. Tu co jest? Też to jest. Gdzie to mnie zaprowadzi? To są chyba po prostu duża ilość... O pani. O pani. Nie za siłbek. Ale siłbek. Łajesiu. No i dobra. Jesteśmy w tym laboratorium. We środku. Jesteśmy. I teraz jakoś trzeba to przejść.
nawet. Nie wiem o tym. Tu teoretycznie by się dało przejść to kompletnie po cichu, gdyby nie ten gość. Ale czekajcie, skoro już tu jestem. Rozwalę sobie to. O, tada! To był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł, tu się robi chaos. No i dlatego dobrze, że nie gram na UMD, tylko z karty pamięci. Jakbym miał grać w tą grę z UMD, to no serio, na mikrofonie mieliście tylko takie coś. Dzień dobry, ja jestem Pixel, a to jest... No tak mniej więcej słychać UMD w PSP. Powinienem dubbingować UMD w PSP. Byłbym świetnym dubbingiem. Dobra, gdzie teraz? Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Wybiorę prawo. Jestem prawilny człowiek, ale na lewo chyba była ta śrubka. Mi się wydaje. Nie, amunicja po prostu. A może jednak coś czymś? Dobra. Czyli jednak dobrze wybrałem. Prawo przede wszystkim. Ram pam. Pam param pam. Jakieś tu. Jakieś tu duperele. I o to mi chodziło. Dlaczego ja spadłem? No. Ja się uratuję. Spokojnie. Ale to nie z Andrzej Kaszka. Tutu. Ratarutu. Myk. Myk. No i tak, dziękuję bardzo. Więc teraz tak, muszę tą windę dać tu. Czy ja to tak nazywam, windą. Tut. Nie tu. Uff. So close. Dobra, to muszę dać tu. Dlaczego ty na tym jesteś? Będę został, co nie? Jestem ciekaw, jak on w ogóle tam się znalazł w pierwszym miejscu, ale dobra. Nieważne, to jest śmieszne. Bo w tej grze, no, przeciwnicy nie mają zaprogramowanej, że tak to nazwę, grawitacji w ogóle. Dlatego, no czasem może, mogą takie rzeczy wyjść. Aha. Celuję w miejscu, gdzie powinien być, no to trochę jestem tu. I zaraz mnie zabije ten gość. Kinże w końcu. Dobra. Jeez. Co jest tak dalej? Łatwiej mi było skoczyć. Jest! No i tu jest śrubka.
No bo to są chyba wszystkie z tego poziomu. Tak mi się wydaje. A może tylko mi się wydawać. A czy to? Musimy zobaczyć, co w sumie jest. Gdyby się dało. Ale się nie da. Dobra, gdzie to jest? Tu jest. Muszę to dać tam. Okej. Okay. Dzięki mi teraz za wejście, dziękuję bardzo. I wskakuję i... Teraz to. Podpalę was troszeczkę. Nie wierzę. Jeszcze mi powiecie, że będę musiał to od nowa przechodzić, nie? Aż tak źle nie wiem. No dobrze. Serio, ta teczka jest OP po prostu na tych gości. Jak mówiłem, eksplodują! Yupi! Ginże! Zgin przepadnij w gówno. Zobacz, wszystko jest... Mogę tak z tyłu? Mogę, ale fajnie. Dobra. Trzeba teraz rozwiązać. Ale zresztą nie powinienem się w sumie skrzanić nagranie. Ja już mam takie dziwne wrażenie, że jednak mi się skrzani nagranie. No nie. Ta zła myśl cały czas jest z tyłu w mojej głowie i bardzo bym nie chciał, żeby tak się stało. Będę bardzo zły. Dobra. No nie, znowu. Ile mi dał? Bo technicznie powinienem też to rozwalać, ale tak na dobrą... levelować, ale tak na dobrą sprawę, to ja tego w ogóle nie będę używał dalej w grze. No serio, ja kiedy stuprocentowałem Sick Edition Tanka sobie, tak dla siebie kompletnie, to naprawdę bardzo mi trudno było levelować tą walizkę, bo tak naprawdę to ja bardzo, ale w zasadzie to ja tylko w tym poziomie jej używam. Ja nie używałem jej nigdy w walce jakiejś. Bo jak to mam wejść? To jest zbyt podejrzane, że tu jest coś. Chyba, że... No nie. A może, jeśli rozwalę tu wszystkich przeciwników... Coś się stanie. Tam wszyscy przeciwnicy leżą, no to dlaczego ty jeszcze żyjesz? Czemu ta ściana się nie otwiera? Goddammit. Może to jest tylko tak, żeby mnie podkusić. No to też by miało jakiś sens. Tak. Nie, no to musi być tu jakieś wejście. Coś. Coś ktoś. No nie, no chyba nie ma. Wygłupie. Powinno być just fine.
No i tyle. I hear that you're running a bit behind schedule on the laser. Perhaps I can persuade you to pick up the pace. Ach, I swear I'm doing everything possible to complete this laser on time. If you do not complete the laser, whatever will I do with this? Ah, the rat has taken the cheese. I suppose he's expecting a chase. So. Ale to już w następnym odcinku. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekam na komentarze typu jesteś Hamem Pixel albo Pixel Polsat. Na razie i cześć. Pa, pa.